Także już widzicie Państwo, reasumując, wiemy, przypominamy, wiemy, jak się zachowują moherowe kobiety, jak się zachowują żebraczki mazowieckie. Proszę Państwa, że biegają, że muszą siedzieć, że muszą dużo widzieć, oglądają, dużo gadają, kumoterstwo uprawiają. No i co czyni też ten dziad w tym antykwariacie, który jak zobaczy lepszy kąsek, jak zobaczy, że ktoś chce kupić obraz, no to po co mu te książki z 36 roku, prawda? Po co mu ten słownik języka polskiego z 36 roku? Tam ze 6 książek dostał 7, ale to było w piątek. Jeżeli to było dane wieczorem czy po południu w piątek, to trzeba to było niezwłocznie już załatwić. A z tego wynika, że one jeszcze będą przez jutrzejszą niedzielę tam leżały. Bo jeżeli ja teraz tam pojadę, proszę Państwa, i będzie antykwariat zamknięty, bo prawdopodobnie do 15 i do 16, to te książki będą jeszcze całą niedzielę tam leżały. Oczywiście, że nieoficjalnie. Dzisiaj o różnych rzeczach nieoficjalnych mówimy w naszym Radiu Tok FM. Eurokonchita Barbie Baby Langstrom Extra, bo chyba Państwo nie powiecie, że żebranie i 20% i 80% cyfrowe jest oficjalne. To wszystko jest nieoficjalnie czynione, robione. Także, proszę Państwa, oficjalnie to byli faryzeusze i saduceusze, ale co z tego, jak oni oficjalnie zmienili prawo Boże na ustawy ludzkie swoje, bzdety, wypociny, zamieniając, że Jezus Chrystus, gdy był, musiał mówić często, że na początku było inaczej. To znaczy, kiedy na początku było inaczej? Wtedy, przed zmianą jeszcze tych praw Bożych, bo była ingerencja w Boży